Witam wszystkich. Wysoka Rado, otwieram obrady 31. sesji Rady Miasta Poręba 8. kadencji. Witam serdecznie uczestniczących w sesji radnych, burmistrza miasta, sekretarz miasta, skarbnika miasta Poręba, kierowników jednostek organizacyjnych oraz kierowników i pracowników Urzędu Miasta, a także mieszkańców siedzących w przebieg naszej sesji. W związku z sytuacją epidemiczną sesja Rady Miasta prowadzona jest w trybie zdalnym. Proszę zatem o potwierdzenie obecności po odczytaniu nazwiska radnego oraz potwierdzenie obecności w formie elektronicznej. Radni Agnieszka Eichenlau. Agnieszka Eichenlau. Jestem. Dziękuję. Mariusz Błaszczuk. Jestem. Na Furmanek. Jestem. Pola. Jestem. Jestem. Sofa Medlik. Jestem. Ina Janeczek. Obecna. Wysław Kiliański. Obecny. Kołodziej obecna. Mariusz Kołton. Jestem. Marcin Kucia. Jestem. Anta Łakomska. Obecna. Sław Machura. Jestem. Miśta. Jestem. Na Rok. Jestem. Tomasz Turek. Obecna. Stwierdzam, że nastąpi 15 radnych. W dzisiejszej sesji uczestniczy 15 radnych. To stanowi kworum do przeprowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał. Proszę również, aby zabierali Państwo głos poprzez system e-sesja. Wysoka Rado. Momencik, proszę chwilkę. Tak, już możemy kontynuować. Wysoka Rado, wraz z zawiadomieniem o zwołaniu 31. sesji Rady Miasta na dzień 29 listopada 2021 roku otrzymali Państwo porządek obrad sesji. W punkcie pierwszym otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Punkt drugi, zatwierdzenie protokołu 30. sesji Rady Miasta Poręba. Punkt trzeci, sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Czwarty, przyjęcie uchwał w sprawie. A. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Poręba. 4b. Uchylenie uchwały numer 18 przez 106 przez 15 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty od posiadania psów. 4c. Zmiany uchwały numer 28 przez 164 przez 16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie. 4d. Zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie. 4e. Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia burmistrza miasta Poręba. 4f. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych miasta Poręba. 4g. Zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta. 4h. Wyrażenie zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy. 4i. Wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy. 4j. Zmiany uchwały nr 28 przez 170 przez 16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Poręba. Dziennik Urzędu Województwa Śląskiego z dnia 7 lipca 2016 roku, pozycja 3875, zmienionej uchwałą nr 29 przez 179 przez 16 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany do uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Poręba. Dziennik Urzędu Województwa Śląskiego z dnia 7 września 2016 roku, pozycja 4515.
4K uchylenia uchwały nr 11 przez 119 przez 19 Rady Miasta Poręba z dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 4L uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poręba 4M przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji miasta Poręba 2020+, aktualizacja na lata 2021-2023. 4N pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt 5. Interpelacje i zapytania. 6. Punkt sprawy różne. 7. Punkt zamknięcie sesji. Szanowni radni, zgłaszam wniosek formalny o przeprowadzenie wszystkich głosowań w trybie imiennym i przystępujemy do głosowania tego wniosku formalnego. Radni Agnieszka Eichenlaub. Proszę powtórzyć jeszcze raz, bo nie słyszałam. Za. Dziękuję. Mariusz Błaszczuk. Za. Grażyna Furmanek. Za. Barbara Gola. Za. Krzysztof Hamerlik. Za. Ewelina Janeczek. Za. Przemysław Kiliański. Za. Elżbieta Kołodziej. Za. Mariusz Kołton. Za. Marcin Kucia. Za. Jolanta Łakomska. Za. Jarosław Machura. Za. Marek Miszta. Za. Krystyna Rok. Za. Tomasz Turek. Za. Czekamy jeszcze na potwierdzenie z wersji elektronicznej Ewelina Janeczek i Krystyna Rok. Dziękuję. Wniosek został przyjęty 15 głosami. Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad? Proszę, Agnieszka Eichenlaub. Udzielam głosu. Dzień dobry. Zgłaszam wniosek formalny o dodanie do porządku obrad projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Nowe Spektrum z dnia 10 września 2021 roku. Informuję, iż projekt uchwały wraz ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został do Państwa Radnych przesłany drogą mailową w dniu 25 listopada 2021 roku celem zapoznania się. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania w sprawie wniosku formalnego dotyczącego dodania wyżej wymienionego projektu uchwały. Radni. Agnieszka Eichenlaub. Za. Mariusz Błaszczuk. Za. Grażyna Furmanek. Za. Barbara Gola. Za. Krzysztof Hamerlik. Za. Ewelina Janeczek. Za. Przemysław Kiliański. Za. Elżbieta Kołodziej. Za. Mariusz Kołton. Za. Marcin Kucia. Za. Jolanta Łakomska. Za. Jarosław Machura. Za. Marek Miszta. Za. Krystyna Rok. Za. Tomasz Turek. Za. I proszę jeszcze Agnieszkę Eichenlaub o zagłosowanie. Dziękuję. Wniosek o zmianę porządku obrad został przyjęty 15 głosami.
Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad? Tak, pani przewodnicząca, ja bym jeszcze chciał prosić o głos. Proszę. Ja nic nie słyszę. Nic nie słychać. Chwileczkę, zaraz będę słychać. Pani przewodnicząca, chciałbym zgłosić wniosek formalny o wycofanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały numer rzymskie 28 łamane przez 170 łamane przez 16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Poręba. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 7 lipca 2016 roku, pozycja 3875. Zmienionej uchwałą numer rzymski 29, łamane przez 179, łamane przez 16 Rady Miasta Poręba z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany do uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Poręby. To Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 7 września 2016 roku, pozycja 4515, ponieważ niniejszy projekt wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych. Ponadto chciałbym zgłosić wniosek formalny o dodanie do porządku obrad dwóch projektów uchwał. Pierwszy projekt to jest projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Poręba na 2021 rok i drugi projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Poręba na lata 2021-2031. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przystępujemy zatem do głosowania w sprawie wniosku formalnego dotyczącego wycofania projektu uchwały. Radny Agnieszka Eichenblau. Za. Mariusz Błaszczuk. Za. Grażyna Furmanek. Za. Barbara Gola. Za. Krzysztof Hamerlik. Za. Ewelina Janeczek. Za. Przemysław Kiliański. Za. Elżbieta Kołodziej za. Mariusz Kołton. Za. Marcin Kucia. Za. Jolanta Łakomska. Za. Jarosław Machura. Za. Marek Miśta. Za. Krystyna Rok. Wstrzymuje się. Tomasz Turek. Za. Prosimy Rok Krystyny jeszcze o zagłosowanie w wersji elektronicznej. Dziękuję. Wniosek o zmianę porządku obrad został przyjęty 14 głosami za. Przystępujemy do głosowania w sprawie wniosku formalnego dotyczącego zdania dwóch projektów uchwał, ponieważ są spójne, będziemy je głosować razem. Radni Agnieszka Eichenblau. Za. Mariusz Błaszczuk. Za. Grażyna Furmanek. Za. Barbara Gola. Za. Krzysztof Hamerlik. Za. Ewelina Janeczek. Za. Przemysław Kiliański. Za. Elżbieta Kołodziej za. Mariusz Kołton. Za. Marcin Kucia. Za. Jolanta Łakomska. Za. Jarosław Machura. Za. Marek Miśta. Za. Krystyna Rok. Za. Tomasz Turek. Za.
Pani Krystyna Rok zagłosowała niespójnie z tym, co powiedziała, a z tym, jak zagłosowała elektronicznie. Przepraszam, musiała być omyłkowo, dlatego że wyskoczyło mi dwa razy informacja o głosowaniu i dlatego tak się zadziało. Poproszę o możliwość zagłosowania elektronicznego jeszcze raz. W takim razie jeszcze raz będziemy głosować dodanie do porządku obrad tych dwóch projektów uchwał. Radni Agnieszka Eichendlau. Za. Mariusz Błaszczuk. Za. Grażyna Furmanek. Za. Barbara Gola. Za. Krzysztof Hamerlik. Za. Ewelina Janeczek. Za. Przemysław Kiliański. Za. Elżbieta Kołodziej, za. Mariusz Kołton. Za. Marcin Kucia. Za. Jolanta Łakomska. Za. Jarosław Machura. Za. Marek Miśta. Za. Krystyna Rok. Za. I Tomasz Turek. Za. Dziękuję. Wniosek o zmianę w porządku obrad został przyjęty 15 głosami. Informuję, że projekty dodanych uchwał będą zapisane w porządku obrad po zmianach w bloku uchwał pod numerami 4N, 4O i 4P. I odczytam jeszcze raz porządek obrad po zmianach. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności. Punkt drugi, zatwierdzenie protokołu z 30 sesji Rady Miasta Poręba. Trzeci punkt, sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Czwarty, podjęcie uchwał w sprawie a. określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Poręba. Podpunkt b. uchylenie uchwały nr 18/106/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty od posiadania psów. 4c. Zmiany uchwały nr 28/164/16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie. 4d. Zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie. 4e. Ustalenia miesięcznego wynagrodzenia burmistrza miasta Poręba. 4f. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych Rady Miasta Poręba. 4g. Zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta Poręba. 4h. Wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy. 4l. Wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy. 4j. Uchylenia uchwały nr 11/119/19 Rady Miasta Poręba z dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 4k. Uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poręba. 4l. Przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji miasta Poręba 2020+. Aktualizacja na lata 2021-2023. 4m. Pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 4n. Rozpatrzenia petycji Fundacji Nowe Spektrum z dnia 10 września 2021. 4o. Zmian w budżecie miasta Poręba na 2021 rok. 4p. Zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Poręba na lata 2021-2031. Punkt 5. Interpelacje i zapytania. 6. Sprawy różne. I punkt 7. Zamknięcie sesji. Zamykam punkt 1 naszego posiedzenia i przystępują do realizacji punktu 2. To jest zatwierdzenie protokołu z 30 sesji Rady Miasta Poręba. Protokół ten
sesji Rady, 30 sesji Rady Miasta Poręba, która odbyła się w dniu 25 października 2021 roku, był przesłany radnym drogą elektroniczną oraz wyłożony w Biurze Obsługi Rady Miasta. Czy Państwo chcą zabrać głos jeszcze w sprawie tego protokołu? Dziękuję, nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Agnieszka Eichenlaug. Za. Mariusz Błaszczuk. Za. Grażyna Furmanek. Za. Barbara Gola. Za. Krzysztof Amerlik. Za. Ewelina Janeczek. Za. Przemysław Kiliański. Za. Elżbieta Kołodziej. Za. Mariusz Kołton. Za. Marcin Kucia. Za. Jolanta Łakomska. Za. Jarosław Machura. Za. Marek Miśta. Za. Krystyna Rok. Za. Tomasz Turek. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół został przyjęty 15 głosami. Zamykam punkt drugi i przystępuję do realizacji punktu trzeciego porządku obrad. To jest sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. To sprawozdanie otrzymaliśmy w wersji elektronicznej. Panie burmistrzu, czy chciałby pan zabrać głos jeszcze w sprawie tego sprawozdania uzupełnić? Najpierw czekam na pytania do tej części papierowej. Jeżeli nie ma, to bardzo krótko to, co się działo, zadziało po 19 listopada. 20. Teraz? A, słucham pytania. Chwileczkę. Panie burmistrzu, odbył pan spotkanie z, już tylko sobie znajdę, zakładem karnym. Proszę nam coś więcej powiedzieć. Wiele więcej nie powiem, dlatego że pojechałem do zakładu karnego w celu kontrolnym uzyskania informacji, czy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o możliwość wykorzystania osadzonych na potrzeby pracy na rzecz gminy Poręba. Na razie sytuacja nie ulega zmianie, zatem nie ma szans na przynajmniej w tym roku na pracę tych osadzonych. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś ma pytania do tej części sprawozdania, które mieliśmy dostarczone? Dziękuję, ponieważ nie słyszę, to udzielam głosu burmistrzowi, żeby uzupełnił sprawozdanie. Dziękuję. Kontynuując, 20 listopada odbył się gminny zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych Poręba, na którym było to zebranie wyborcze, na którym nastąpiła zmiana. Druhowiec ochotnicy wybrali nowego komendanta miejskiego OSP Poręba i został nim druh Stanisław Borówka. Został wybrany nowy zarząd. W każdym razie spotkam się w najbliższym czasie z nowym zarządem. Opracujemy sobie standardy pracy i plan działania na najbliższy czas. Czeka nas wiele pracy, także ja gratuluję z tego miejsca druhowi Borówce wyboru i mam nadzieję, że będzie intensywnie pracował na tym stanowisku. 22 listopada odbyły się Komisje Gospodarki i Ochrony Środowiska, wziąłem w nich udział. To również w komisji rewizyjnej. 23 to dwie dalsze komisje. 25 to udział w Radzie Nadzorczej MPWiK. Tutaj tylko poszerzę to zagadnienie. To była ocena bieżącego stanu finansów spółki. Ocena jest niezagrożona sytuacja. Natomiast aczkolwiek wszystko jest
że tak powiem, napięte, bo musimy mieć świadomość, że spółka realizuje inwestycje i to wszystko jest tak spięte na ostatni guzik. Tu nie możemy mówić o jakimś dysponowaniu nadwyżkami finansowymi przez spółkę. Natomiast najważniejsza rzecz to jest to, że rozpoczęła się inwestycja pod tytułem oczyszczalnia i to jest ostatecznie wielki przypieczętowanie naszego wspólnego sukcesu, że rozpoczynają się już prace zmierzające bezpośrednio do realizacji oczyszczalni, co będzie epokowym krokiem milowym zarówno w historii spółki, jak i w historii miasta. Rada Nadzorcza była poświęcona również między innymi zagadnieniom związanym z realizacją tej inwestycji oraz z bieżącymi sprawami typu przyłącza mieszkańców dzielnicy Nowa Wieś do sieci kanalizacyjnej. Przypominam, że jest to zadanie, które będzie realizowane nie tylko do końca tego roku, ale na pewno przyszły cały rok na to zostanie poświęcony. Tym bardziej, mieszkańcy nie przejawiają jakiejś zbytniej chęci do przyłączania się do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Także znów pewnie będzie się to wiązało z szeregiem problemów, które wypłyną, między innymi znajdą swoje odzwierciedlenie na Radzie Miasta. 27.11. to spotkanie podsumowujące rok 2021 z Polskim Związkiem Hodowców Gołębi Pocztowych, sekcja Poręba. Spotkanie odbyło się z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych i na sali konferencyjnej w MOK-u. I to tyle. Chciałbym tylko poinformować Wysoką Radę, że na jutro zwołałem na godzinę 9:00 zwołałem sztab kryzysowy gminny. Będziemy podejmować szereg bardzo, bardzo drastycznych kroków zmierzających do uchronienia naszych mieszkańców, w tym również dzieci przede wszystkim i osób starszych, przed zgubnym wpływem czwartej fali pandemii, o której rząd nie przyznaje się i łże, natomiast wprowadza sytuację, w której mieszkańcy nie mają najmniejszego rozeznania na temat zagrożenia istniejącego. W związku z powyższym jako włodarz podejmę zdecydowane kroki, żeby na poziomie miasta uchronić nas przed skutkami. Przypominam, że akcja wyszczepień skończyła się bardzo, może nie klęską, ale bardzo miernym wynikiem 50-kilku%, a zatem nie jesteśmy jako społeczność lokalna odporni zbiorowo i musimy sięgnąć po kroki takich administracyjnych ogłoszeń, ograniczeń i w związku z tym ogłoszone zostaną w dniu jutrzejszym, podjęte zostaną decyzje takie bardzo, bardzo drastyczne. Myślę, że należy się to. Jeżeli z pozycji rządu nie ma odważnych, którzy podejmują decyzje, które chronią całe społeczeństwo, no to musimy wykonać to zarząd na naszym terenie. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania radnych do pana burmistrza dotyczące tej części uzupełnionego sprawozdania? Dziękuję. Nie widzę. W związku z tym zamykam punkt trzeci i przystępuję do realizacji następnego porządku obrad. To jest punktu czwartego, podjęcia uchwał. Pani przewodnicząca. Tak. Mówiła pani, żeby się zgłaszać i się zgłosiłem przez system, a nie dostałem głosu. O, przepraszam, tak rzeczywiście istotnie. Przemysław, udzielam głosu, Przemysław Kliński. Bardzo dobrze, panie burmistrzu, o tej drugiej części, bo tutaj się w 100% z panem zgadzam, że jakieś takie udawanie, że nic się nie dzieje, jak się dzieje bardzo dużo i lokalnie powinniśmy jak najbardziej brać i działać. Natomiast ja do tej pierwszej części a propos tych przyłączy, to ja bardzo poproszę, bo to no, jakby nie było to moja dzielnica, żeby te przyłącza, jakiekolwiek działania, które miałyby się odbywać a propos przyłączeń, żeby to się działo jednak po zimie, bo pamiętam te sytuacje, kiedy gdzieś tam coś
coś nam wodociągi robiły i było to robione w zimę i ludzie mieli różnego rodzaju problemy, już pomijając, wiadomo, że wody nie było, natomiast z przemarzającymi potem tymi rurami i tak dalej, czyli ja nie znam się technicznie, jak to oczywiście wygląda i czy w zimę się jakiekolwiek takie prace prowadzi, ale na wypadek, gdyby się prowadziło, to mimo wszystko ja poproszę, żeby to się zaczęło od wiosny. I to tyle, dziękuję. Ja obiecuję panu radnemu, że przekażę to prezesowi i myślę, że to jest dość zasadny wniosek i sądzę, że informacja zwrotna będzie przekazana przez prezesa MPWiK-u. Jeżeli przyłącze będzie się wiązało z pracami takimi typowo związanymi z wykopami, to pewnie to jest oczywiste, że w sezonie zimowym to jest raczej nielogiczne, żeby to wykonywać. Ale głos decydujący będzie należał do pana prezesa, który jest fachowcem w tej sprawie. Przekażę to na pewno i będzie odpowiedź w najbliższym tygodniu, w tym tygodniu. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze chce ktoś zadać jakieś pytanie, ponieważ nie za każdym razem wyświetla mi się tutaj w okienku dyskusja, chęć zabrania głosu przez radnego. Więc pytam, czy jeszcze ktoś chce zadać burmistrzowi pytanie odnośnie sprawozdania z działalności? Dziękuję. Wobec tego, tak jak powiedziałam wcześniej, zamykamy ten punkt i przystępujemy do realizacji następnego punktu porządku obrad. To jest punktu 4 podjęcia uchwał. Pierwszy projekt uchwały to jest w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Poręba. Informuję, że projekt uchwały był omawiany na komisjach stałych Rady Miasta. Czy Wysoka Rada ma jeszcze pytanie do tego projektu uchwały? Nie widzę, nie słyszę, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Radni Agnieszka Eichendlau. Za. Mariusz Błaszczuk. Za. Grażyna Furmanek. Za. Barbara Gola. Za. Krzysztof Hanerlik. Za. Ewelina Janeczek. Przeciw. Przemysław Kliwiański. Za. Elżbieta Kołodziej. Za. Mariusz Kołton. Za. Marcin Kucia. Za. Jolanta Łakomska. Przeciw. Jarosław Machura. Przeciw. Marek Miśta. Za. Krystyna Rok. Przeciw. Tomasz Turek. Za. Dziękuję. Proszę jeszcze zagłosowanie Marka Miśty i Tomasz Turek. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała numer 31 przez 311 przez 21 została przyjęta dziś 11 głosami. Kolejny projekt uchwały to jest w sprawie w naszym porządku zapisany pod numerem 4b. To jest w sprawie uchylenia uchwały numer 18 przez 106 przez 15 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty od posiadania psów. Ten projekt uchwały był również omawiany na komisjach stałych Rady Miasta. Czy Wysoka Rada ma jeszcze pytania do tego projektu uchwały? W związku z brakiem uwag przystępujemy do głosowania. Radni Agnieszka Eichendlau. Za. Mariusz Błaszczuk. Za. Grażyna Furmanek. Za. Barbara Gola. Za. Krzysztof Hamerlik. Za. Ewelina Janeczek. Przeciw. Przemysław Kiliański. Za.
Elżbieta Kołodziej za. Mariusz Kołton. Za. Marcin Kucia. Za. Jolanta Łakomska. Przeciw. Jarosław Machura. Przeciw. Marek Miśta. Za. Krystyna Rok. Przeciw. Tomasz Turek. Za. Stwierdzam, że uchwała numer 31 przez 312 przez 21 została podjęta 11 głosami. Kolejny projekt uchwały pod numerem 4C zapisany w naszym porządku to jest w sprawie zmiany uchwały numer 28 przez 164 przez 16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie. Ten projekt uchwały był omawiany na komisjach stałych Rady Miasta. Czy są pytania do tego projektu uchwały? Dziękuję, ponieważ nie widzę zgłaszających się. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Radni Agnieszka Eichenlau. Za. Mariusz Błaszczuk. Za. Grażyna Furmanek. Za. Barbara Gola. Za. Krzysztof Hamerlik. Za. Adelina Janeczek. Za. Przemysław Kiliański. Za. Elżbieta Kołodziej za. Mariusz Kołton. Za. Marcin Kucia. Za. Jolanta Łakomska. Za. Jarosław Machura. Za. Marek Miśta. Za. Krystyna Rok. Za. Tomasz Turek. Za. Jeszcze czekamy na Krzysztofa Hamerlika na to głosowanie bez tej elektronicznej. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała numer 31 przez 313 przez 21 została podjęta 15 głosami. Kolejny projekt uchwały 4D w naszym porządku obrad to jest w sprawie zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie. Ten projekt był również omawiany na komisjach stałych Rady Miasta. Czy są jeszcze jakieś pytania do tego projektu uchwały? Dziękuję. W związku z brakiem uwag przystępujemy do głosowania. Radni Agnieszka Eichenlau. Za. Mariusz Błaszczuk. Za. Grażyna Furmanek. Za. Barbara Gola. Za. Krzysztof Amerlik. Za. Ewelina Janeczek. Za. Przemysław Kiliański. Za. Elżbieta Kołodziej za. Mariusz Kołton. Za. Marcin Kucia. Za. Jolanta Łakomska. Za. Jarosław Machura. Za. Marek Miśta. Za. Krystyna Rok. Za. Tomasz Turek. Za. Czekamy jeszcze na Kiliańskiego Przemysława i Grażynę Furmanek. Głosowanie elektroniczne. Sekundkę, bo mi się zacięło coś w aplikacji.
Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała numer 31 przez 314 przez 21 została podjęta 15 głosami. Kolejny projekt uchwały w naszym porządku pod numerem 4E to jest w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia burmistrza miasta Poręba. Ten projekt był również omawiany na komisjach stałych Rady Miasta. Czy Wysoka Rada ma pytanie do tego projektu uchwały? Udzielam głosu Jolancie Łakomskiej. Pani Przewodnicząca, ja mam pytanie bezpośrednio do Pani. Dlaczego dostaliśmy gotową uchwałę, a nie dyskutowaliśmy na ten temat? Dlaczego Pani nie zwołała spotkania radnych w tej sprawie? Bo wiadomo, że ustalenie wysokości wynagrodzenia dla burmistrza należy do wyłącznej decyzji tutaj Rady Miasta. Czemu tak się stało? No niezupełnie. Są przepisy prawa, które... Będzie przepisa na to, tutaj może że oddam głos panu senatorowi. Będzie to tak, a nie inaczej. Dzień dobry Państwu, Pani Przewodnicząca, Państwo Radni, Szanowni Goście. W zakresie projektu tejże uchwały proces jej przygotowania jej treści wprost narzucony został przez ustawodawcę, który dokonując zmiany ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących niektóre stanowiska kierownicze, niemalże wprost zobowiązał Radę Miasta do tego, aby te uchwały zostały przyjęte na pierwszej listopadowej sesji. Projekt tejże uchwały opracowany został wobec tego z inicjatywy uchwałodawczej burmistrza miasta Poręba jako jak najszybciej dopasowanie państwa stanu do stanu powszechnie obowiązującego prawa. I szanowni państwo, co jest ważne, w tym wypadku ta inicjatywa wynikała właśnie ze strony burmistrza, aby treść uchwały dopasować do powszechnie obowiązującego porządku prawnego. Co do stawek, ich wysokość wprost uzasadniona została przez panią sekretarz miasta w czasie poszczególnych komisji. I szanowni państwo, co jest ważne, w treści komisji oczywiście, że przedstawione zostały państwu niezbyt szerokie widełki, pomiędzy którymi mogliście się państwo poruszać. I tak naprawdę treść tej uchwały wypracowana została przez radnych w toku tychże komisji. Nic nie stało tak naprawdę na przeszkodzie, w razie czego, żeby treść tej uchwały ewentualnie zmienić. Szanowni państwo, na chwilę obecną znajdujecie się państwo w wymaganych widełkach i taki też projekt uchwały został w tej chwili przekazany pod głosowanie. Dziękuję. Panie mecenasie, te widełki były właśnie po to, żeby radni mogli dyskutować i podejmować jakiekolwiek decyzje w tej sprawie. Myśmy nie mieli tej możliwości. Na komisjach nie było przewodniczącej, a tak jak mówię, tak jak pan powiedział, wiadomo, że podwyżka, jeśli chodzi o pana burmistrza czy jego wynagrodzenie, należy do Rady Miasta. Zostało nam to narzucone. Mówi pan tutaj o pani sekretarz. Pani sekretarz do Rady Miasta nic nie ma. Jest u nas jako gościem na naszej czy komisji, czy nawet na sesji. Jednak pani sekretarz nie powinna tutaj mieć kompletnie nic wspólnego, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji do wysokości wynagrodzenia pana burmistrza. Pan o tym doskonale wie i doskonale pan wie o tym, że to przewodnicząca rady powinna zwołać takie wspólne komisje, powinniśmy się zebrać wszyscy i powinni wszyscy radni wyrazić zgodę bądź swoją opinię co do wysokości wynagrodzenia pana burmistrza. Dziękuję bardzo. Szanowna pani radna, w zakresie posiedzenia wspólnych komisji stanowisko nadzoru prawnego wojewody śląskiego jest absolutnie bezlitosne. Posiedzenia takie tak naprawdę nie powinny się odbywać i całe szczęście u państwa no, nie są praktykowane.
ponieważ rodziłyby one poważne problemy praktyczne. Tak naprawdę ustawa o samorządzie gminnym nie dopuszcza, aby takie posiedzenia się odbywały. W Państwa statucie utrzymuje się w tej chwili zapis, tak, bardzo krótki takie zapis, takie posiedzenie dopuszczający, ale powiem tak, z całym szczęściem, no nie jest to u Państwa instytucja praktykowana. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach również bardzo negatywnie oceniał możliwość zorganizowania takiego posiedzenia, jako że niemalże praktycznie bez podstawy prawnej, bo tak jak mówię, nie wynika to z ustawy o samorządzie gminnym. Ta propozycja więc w mojej ocenie no jest niedopuszczalna. Jeśli chodzi o poszczególne komisje, mogę tylko ze swojej strony wypowiedzieć się, iż wiem, że na dwóch komisjach wtorkowych faktycznie dyskusja, omówienie tych projektów uchwał i dyskusja faktycznie miała miejsce, ponieważ w niej uczestniczyłem. Szanowna Pani Radna, no w tej chwili bardzo, bardzo ciężko mi cokolwiek zasugerować. Tak naprawdę no możliwe byłoby tylko, aby złożyła Pani ewentualnie jakiś wniosek formalny co do zmiany tej uchwały. Ale tak naprawdę no tutaj już radni zajmą konkretne stanowisko. Jeżeli radni uważają, że te kwoty są ustalone w sposób nieprawidłowy, to oczywiście powinno to znaleźć odzwierciedlenie w sposobie ich głosowania. Jednak na chwilę obecną no w tym projekcie te kwoty są wiążące. Podsumowując, raz jeszcze powiem, w razie czego ma Pani otwartą drogę ewentualnego wniosku formalnego. Więc to z całą pewnością. Dziękuję. Ja myślę, że w tym momencie na wniosek formalny jest zbyt późno, bo od tego były komisje jak już. Natomiast jeśli chodzi o komisje wspólne, o którym Pan mówił, dziwi mnie fakt, bo wiem, że w innych miejscowościach nie ma rozbitych komisji. Wszyscy radni są na jednej komisji wspólnej zawsze, pomimo że są podzieleni na jakieś tam komisje i oświaty, i budżetowe, i tak dalej. Natomiast to się nie musi nazywać komisja. To mogło być spotkanie po prostu Rady Miasta z przewodniczącą. Przewodnicząca nie należy do żadnej komisji. Nie uczestniczyła w żadnej komisji, nie tłumaczyła, dlaczego akurat taka wysokość jest przez nią proponowana, a nie inna. Tym bardziej, że pierwszy projekt uchwały, który dostaliśmy, było napisane, że jest to na wniosek przewodniczącej. W ten sposób działając, uważam, że wszystkich radnych pycha się na margines zupełnie, czyli my możemy sobie pogadać, ale i tak nasze zdanie nie będzie brane pod uwagę. I takie jest moje stanowisko, tak to wszystko odbieram, niestety. Dziękuję bardzo za głos. Dziękuję Pani A, dziękuję Pani Łakomskiej. Wypowie się teraz Pani Krystyna Rok. Udzielam głosu Pani Krystynie Rok. Dzień dobry. Ja chciałam tylko zapytać, jak się mają no, takie kwoty do wiecznego braku pieniędzy na wszystkie inwestycje, jakie są potrzebne w Porębie, bo no, niedoświetlone przejścia, brak wiat przystankowych, brak chodników i poboczy, a tu nagle takie kwoty. Ja nie wiem, jak to było przeliczane i skąd Pani Przewodnicząca takie kwoty wzięła. Dziękuję. Na to pytanie udzieli odpowiedzi Pani Sekretarz. Te kwoty biorą się wprost z ustawy i z przepisów wykonawczych, czyli z rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października 2021 w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Jest to 11,2-krotności kwoty bazowej. Tak przewidują przepisy i widełki przewidują od 80 do 100%. Propozycja jest 100% jako ocena pracy burmistrza, no nie tylko w tej kadencji, ale i w poprzedniej, na bardzo wysokim poziomie, bardzo dobra i stąd ta propozycja. I nie należy tych kwot przeznaczanych na wynagrodzenia nie tylko burmistrza, ale i pracownicze łączyć z wydatkami na remonty. To znaczy, no ja nie będę łączyła na remonty wydatków, ale jednocześnie ustawodawca mówi, że obowiązkiem gminy jest nie zabierać autobusu mieszkańcom, a tutaj jakoś ustawodawca nie bardzo był w stanie Państwa przekonać.
Pani radna, już pani wykracza tutaj zdecydowanie poza zakres zagadnienia do procedowania w tym przypadku. Dziękuję. Dziękuję. Pani Krystynie Rok. Oczywiście nikt nie zabiera państwu radnym możliwości wypowiedzenia się w tej sprawie. Będziemy głosować i każdy przedstawi swoje stanowisko. Pani przewodnicząca? Tak. Można jeszcze dwa słowa dodać? To proszę zgłaszać się poprzez system sesja, bo ja tutaj zakończyłam tę dyskusję. Proszę, pan radny Machura, tak? Tak. Słucham. Niech się tylko załączę. Jeszcze do tego, jeżeli można nawiązać, jeżeli ustawodawca dał nam te narzędzia 80-100%. Dlaczego, tak jak pani sekretarz mówiła, że są zasługi? Zawsze zasługi można zwiększyć jeszcze. Czemu nie można było zrobić 85%? A jeżeli tam poczytać dokładnie w tej ustawie, to tam pisze, że w związku z tymi zaszeregowaniami teraz tych prezydentów, burmistrzów, wójtów, automatycznie potem dostają sekretarz, skarbnik i kierownicy powołani przez burmistrza, prezydenta. Czy teraz nie chodzi o to, że jeżeli pan burmistrz dostanie 100%, to ci państwo i sekretarz w związku z tą swoją mową walczy teraz po prostu o swoją tak samą wyższą. Bo jeżeli pan burmistrz dostanie 80, to wtedy ci urzędnicy dostaną, już nie dostaną te 100%, tylko automatycznie dostaną mniej. Dziękuję. Proszę, odpowie na to pytanie pan mecenas Szachnitowski. Dziękuję. Szanowny panie radny, z podstawy prawnej przywołanej uchwały wynika wprost, iż tak naprawdę zmiana tyczy się pracowników, których stosunek pracy został nawiązany z wyboru. Mamy w tym wypadku do czynienia tylko i wyłącznie z podwyżką wynagrodzenia i ustaleniem tego wynagrodzenia w wysokości tej 11,2 kwoty bazowej jedynie względem pana burmistrza miasta. Wynika to z tego, że jest to jedyne stanowisko, gdzie stosunek pracy jest właśnie nawiązany na podstawie wyboru, jakiego dokonali mieszkańcy, i stosowanie tych przepisów nie jest absolutnie możliwe. W przypadku, w którym pan burmistrz miałby zastępcę, podwyżka tego wynagrodzenia tutaj absolutnie nie idzie w parze, ponieważ czy zastępca, czy też sekretarz miasta, skarbnik, to nie są stanowiska, gdzie stosunek pracy został nawiązany z wyboru. W tym przypadku nie stosujemy tego przepisu. Jest to zapis idący tylko w kierunku włodarza, czyli osoby pełniącej funkcję wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dodam. Panie mecenas, przepraszam, powiedziałam, żeby zgłaszać się poprzez system sesja, bo nie wiem, kto mówi. Proszę się przedstawić albo zgłosić się przez system sesja. Słucham. Nie zmienia to faktu, cały czas podkreślam, nie zmienia to faktu, że tutaj powinna przewodnicząca z Radą Miasta to ustalić, a nie pani sekretarz. Dziękuję. Czy wszystko w tym temacie? Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Ja nie będę tutaj w tej chwili tłumaczyć, dlaczego. Każdy radny, dlaczego tak, a nie inaczej. Każdy radny wypowie się poprzez głosowanie. Ja tylko chcę przypomnieć, że może niektórzy pamiętają, mieszkańcy na pewno, skoro są tak bardzo zainteresowani poborami burmistrza, że na początku kadencji pana burmistrza kwota uposażenia została zmniejszona w związku z tym, że dopiero co obejmował stanowisko. Myślę, że przez te ileś tam lat, 6 czy 7, sprawdził się. Przeszliśmy pomyślnie program naprawczy. Miasto rozwinęło się. Jest dokonywanych wiele inwestycji i cały czas rozwija się. Politykę prowadzi w sposób jasny, klarowny, przejrzysty, rzetelny.
To jest moje stanowisko, ale myślę, że i większości mieszkańców, także tutaj nie ma po prostu wątpliwości co do tego, przynajmniej z mojej strony. Wypowiemy się wszyscy poprzez głosowanie i jeśli nie ma innych głosów w tej sprawie jeszcze, to proponuję przystąpić do głosowania. Radni Agnieszka Eichenlaub. Za. Mariusz Błaszczuk. Za. Grażyna Furmanek. Za. Barbara Gola. Za. Krzysztof Hamerlik. Za. Ewelina Janeczek. Przeciw. Przemysław Kiliański. Za. Elżbieta Kołodziej. Za. Mariusz Kołton. Za. Marcin Kucia. Za. Jolanta Łakomska. Przeciw. Jarosław Machura. Przeciw. Marek Miszta. Za. Krystyna Rok. Przeciw. Tomasz Turek. Za. Dziękuję. Proszę jeszcze Krzysztofa Hamerlika za głosowanie w trybie sesji. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała numer 31 przez 315 przez 21 została podjęta 11 głosami. Kolejny projekt uchwały w naszym porządku pod numerem 4F to jest w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych miasta Poręba. Ten projekt był również omawiany na komisjach stałych Rady Miasta. Czy Wysoka Rada ma pytania, uwagi do tego projektu uchwały? Pani Przewodnicząca Machura, radny. Tak, proszę, udzielam głosu. Jeśli można, w tamtej ustawie uchwale było, że pani sekretarz po prostu te pana burmistrza zatwierdziła. Kto teraz przy tych dietach... Chwileczkę, to jest pytanie do tego projektu uchwały, czy do tamtego? Właśnie do tego, bo przy tamtym było, że to pani, od pani sekretarz urzędu została tamta. A teraz kto tutaj przy tych dietach ustalał te stawki? I to jeszcze tak wysokie stawki. Dziękuję. Proszę pani sekretarz odpowie na to pytanie. Zgłaszam tutaj chęć odpowiedzi. Szanowni Państwo, te wysokość tych stawek, czyli miesięczne zryczałtowane diety dla radnych zostały już uchwalone w poprzedniej, dotychczas obowiązującej uchwale z dnia 25 lutego 2019 roku, przypomnę Państwu. Natomiast w tej chwili dodajemy tylko ustęp 1a do paragrafu pierwszego, wskazując, co stanowi podstawę obliczenia diety, ponieważ to jest to gmina do 15 tysięcy mieszkańców, to tu w projekcie uchwały, którą już mówiłam to na komisjach, inicjatywę uchwałodawczą w tym przypadku podjął burmistrz i zlecił sekretarzowi, czyli mnie, przygotowanie projektu tej uchwały. W ocenie, że tak powiem, stanu finansów ogólnych, czyli wysoko galopującej inflacji oraz tego, jakie wydatki zostały na państwa radnych przerzucone w związku z pełnieniem funkcji, to co wynika z ustawy, czyli utrata, że tak powiem, dniówki pracy w przypadku uczestniczenia w komisji, czy też w obradach komisji, czy też w obradach Rady Miasta.
oraz przerzucenie na państwa kosztów druku materiałów i inne koszty ponoszone przez państwa spowodowały, że przygotowany został projekt podstawy obliczenia diety w wysokości 50% 2,4 krotności kwoty bazowej. Ta kwota bazowa wynika oczywiście również z przepisów prawa i to 50% jest przewidziane dla gminy do 15 tysięcy złotych. Natomiast czy państwo uchwalą w dniu dzisiejszym taką podstawę diety, to już jest państwa wola. Dziękuję. Pani sekretarz, bardzo często jest przywoływana gmina Siewierz, że tam jest dobrze, że oni są bogaci, my do nich mamy bardzo daleko, ale jakby pani się tam tak przypatrzyła, to oni z tymi dietami, które teraz u siebie przegłosowywali, to są bardzo, bardzo daleko za Porębą. My jesteśmy teraz multimilionerzy, może można powiedzieć, w stosunku do Siewierza. Dziękuję. Szanowni państwo, ja się nie będę przyglądała gminie Siewierz, która jest, przypomnę, w powiecie będzińskim, a nie zawierciańskim. Mogę się przyglądnąć naszym gminom. Przyglądam się na przykład Zawierciu i Zawiercie uchwaliło stawki dla radnych maksymalne. Dziękuję. Dziękuję. Udzielam głosu pani Jolancie Łakomskiej. Panie mecenasie, uważam cały czas, że poprzednia uchwała i ten projekt uchwały i poprzedni są niezgodnie podjęte i w ogóle napisane, jeśli chodzi o ustawę o samorządzie gminnym. Dlaczego pani sekretarz bierze w ogóle udział w ustalaniu pensji dla pana burmistrza i diet dla radnych? Naprawdę powinno to być, radni, obudźcie się, to powinniśmy my robić, my powinniśmy nad tym dyskutować, a nie powinno nam to być narzucane. Dziękuję. Ja jeszcze w tym momencie, ja jeszcze dodam, że nikt nam nie odbiera głosu, mogliśmy dyskutować na komisjach stałych, możemy dyskutować teraz. Przypominam, że swoje stanowisko wyrażamy poprzez głosowanie. Nikt nikogo do niczego nie zmusza. Jeśli ktoś nie chce zagłosować, nie zagłosuje. My po prostu ja tutaj staram się przedstawić ustawy prawne, na jakich działamy, w oparciu o które działamy. I pytania. Udzielam odpowiedzi na te pytania. Proszę, pan mecenas Szachnitowski chciałby jeszcze zabrać głos w tym temacie. Szanowna pani radna, w przypadku Rady Miasta Poręba sesje Rady Miasta odbywają się zwykle raz na miesiąc. Na każdej sesji głosowane jest od kilku do kilkunastu uchwał. Większość z tych uchwał przygotowana została w oparciu o inicjatywę uchwałodawczą pana burmistrza. Istotne jest to, że praktycznie wszystkie z tych uchwał opracowane zostały tak naprawdę przez Urząd Miasta Poręba, który stanowi jednostkę organizacyjną pomocniczą dla burmistrza miasta Poręba. Istotne jest to, że praktycznie żadnej z tych uchwał osobiście pan burmistrz miasta nie przygotowuje, bo jest to po prostu niemożliwe z racji licznych obowiązków. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której każdą kolejną uchwałę miałby osobiście przygotowywać burmistrz miasta. Stąd bardzo przepraszam, panie mecenasie, bardzo pana przepraszam. Chodzi mi tylko o te dwie uchwały. Tylko o te dwa projekty uchwał. I doskonale pan wie i zna pan te przepisy USG i doskonale pan wie, do czyich właściwości należy właśnie przydzielanie jednego i drugiego, czyli jeśli chodzi o Radę Miasta i pana burmistrza. Tak, oczywiście. Ustalenie wynagrodzenia burmistrza miasta Poręba przysługuje Radzie Miasta Poręba i to też państwo czynicie. I podobnie jest w przypadku diet. Ustawa o samorządzie gminnym stanowi jasno, że odrębna uchwała określa zasady przyznawania diet i zwrotów kosztów podróży. I tak, oczywiście, jest to państwa wyłączna kompetencja. Mam pytanie. Ja w tym momencie panu przerwę, mam pytanie. Jeśli się pisze taki projekt uchwały, dlaczego ten projekt uchwały nie jest wolą Rady Miasta? Jesteśmy stawiani przed faktem dokonanym. Ktoś nam coś narzuca, a z tego widać, że robi to pani sekretarz.
Wedle mojej wiedzy przygotowanie tych projektów uchwał pan burmistrz zlecił. Pani sekretarz, biurze obsługi rady oraz mojej osobie jako osobie, która miała je zaopiniować finalnie i potwierdzić zgodność, jeśli chodzi o wymogi formalno-prawne. Taki zestaw osób nad tym pracował. I szanowna pani, no, co jest istotne, w żadnym momencie tej inicjatywy uchwałodawczej nie pojawił się żaden inny projekt. Szanowni państwo, zgodnie z państwa statutem radni również posiadają inicjatywę uchwałodawczą. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przygotować odrębny państwa projekt w tym zakresie. Kwestia wynagrodzenia musiała być jak najszybciej uregulowana, jeśli chodzi o listopad 2021 roku, pomiędzy tymi widełkami 80 a 100%. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby tak naprawdę za sekundę przysłowiową pojawił się projekt, inicjatywa uchwałodawcza radnych potencjalnie zmieniająca to wynagrodzenie. To wynagrodzenie w dowolnym momencie, tak naprawdę w przypadku pana burmistrza, o ile operujemy w tych widełkach, to tak naprawdę teoretycznie mogłoby zmieniać się co miesiąc. Tutaj nic nie stoi na przeszkodzie dla państwa, aby skorzystać ze swoich uprawnień i ewentualnie przygotować projekt, który odpowiada państwa zapatrywaniom. Tak jak mówię, ja uczestniczyłem w dwóch komisjach, dyskusja na nich była i poniekąd radni wyrazili stanowisko. Oczywiście rozpoczęło się to od dopytania, jeśli chodzi o kwestię kwot, jednak żaden z radnych tak naprawdę, którzy głosowali za, nie wyraził tutaj wątpliwości, że te kwoty powinny się zmienić. Pojedynczy radni głosowali przeciw i stwierdzili, że kwoty są za wysokie i ich zdaniem powinna być ta kwota niższa. Każda z komisji w tym zakresie podjęła własną decyzję, własną uchwałę. Zostało to przekazane dalej do pani przewodniczącej, z tego co wiem. Więc tutaj tak naprawdę pole działania było i jest dla państwa bardzo szerokie. I oczywiście odpowiadając jeszcze raz, podsumowując, z formalnego punktu widzenia, ma pani całkowitą rację. Jedynie Rada Miasta Poręba ustala kwestię wynagrodzenia burmistrza miasta Poręba. Tutaj jest państwa wyłączna inicjatywa. Tak jak przed chwilą podjęliście państwo uchwałę, tak w każdej chwili możecie państwo tak naprawdę pracować nad kolejną zmianą. Dziękuję. Panie mecenasie, jeszcze słowo do pana w takim razie. W związku z tym, że doskonale pan zna ustawę o samorządzie gminnym, doskonale pan wie, jak to powinno przebiegać i myślę, że innymi laty też tak było. Moim zdaniem pan powinien tutaj poprowadzić może panią przewodniczącą, że należałoby, żebyśmy się spotkali wszyscy radni, żebyśmy przedyskutowali, kto jakie ma propozycje, przekonajmy jeden drugiego, żeby było tak, a nie inaczej i my podejmujemy dopiero tą decyzję, a nie może to być narzucone przez panią sekretarz. Jeszcze raz powtarzam, może jeszcze jedno pytanie mam tylko do pana ostatnie. Jaki wpływ, jaką rolę ma pełnić pani sekretarz w stosunku do Rady Miasta? Czy w ogóle ma coś do Rady Miasta? Może tak. Przepraszam panie mecenasie, myślę, że ta dyskusja to już wychodzi poza sprawy, którymi się w tej chwili zajmujemy, czyli głosowaniem diet. I ja myślę, że pani radna, miała pani możliwość wypowiedzenia się, nikt pani ust nie zamyka, nikt panią nie blokuje. Projekty uchwał były przekazane nam wcześniej. Jeśli ktoś się nie zgadzał z tym, mógł złożyć wniosek formalny, nawet przed teraz na tej sesji, o wycofanie tego projektu. Nie wiem, można było zadziałać na różne sposoby. Były komisje stałe, na których żeśmy to omawiali. Żadne wnioski nie zostały złożone. Żadne projekty uchwał dodatkowe nie były złożone. Jest teraz sesja. I pani to w tej chwili rozmawia tak, jakby się pani dopiero teraz dowiedziała o tym, że są takie przymiarki. Ma pani prawo wyrazić swoją wolę i zagłosować tak, jak pani uważa. Nikt pani tego nie broni, bo pani w tej chwili usiłuje tutaj wmówić, przedstawić mnie w takim świetle, że ja coś blokuję, nie mam swojego zdania
i jestem podporządkowana, nie wiem, działaniom tu jakichś sił obcych, jakaś teoria spiskowa, jakąś teorię spiskową pani tutaj uskutecznia. A ja chcę powiedzieć mieszkańcom, że nikt radnemu nie zabrania wyrażać swojego zdania i działać zgodnie z przepisami, które pani radna zna, dokładnie pani zna i mogła pani zadziałać wcześniej przed sesją, a nie robić w tej chwili takiego zamieszania, jakby, nie wiem, ktoś pani wcześniej zamknął usta i ta sesja jest jedynym miejscem, gdzie może się pani wypowiedzieć. Owszem, pani, może się pani wypowiedzieć, ale wcześniej również pani mogła to zrobić. A pani w tej chwili insynuuje, jakieś insynuacje właśnie w moim kierunku wystawia, że ja, nie wiem, no czegoś zabroniłam, zadziałałam źle, nie dałam możliwości pełnego wypowiedzenia się radnym. Tak nie jest. Teraz pani udzielam głosu panu Markowi Niście, który też chciałby zabrać głos. Między radnymi a przewodniczącą. Pani nie było na żadnej komisji. Nie można było z panią rozmawiać. W tej chwili też widzę, że w konkretnej sprawie też pani nie ma nic do powiedzenia. Pani radna, ze mną zawsze można rozmawiać, tylko że jak się chce rozmawiać, jak pani nie chciała rozmawiać ze mną, no to pani nie rozmawiała, rozmawia pani teraz. Nie jest tak, że ja nie jestem dostępna, nie jest tak, że ja nie śledziłam przebiegu żadnej komisji. Więc skoro, jeszcze raz powtarzam, skoro uchwały te dwie dotyczą tylko i wyłącznie Rady Miasta, pani nie zabiera głosu, nie przedstawia nam pani swoich propozycji, nie mówi pani o tym, że powinno być tak, a nie inaczej, że pani zdanie jest takie, jakie zdanie jest nasze i brakuje tu tutaj takiej dyskusji, dlatego dzisiaj jest tak, a nie inaczej, to wszystko. Pani radna, jeśli pani chciała poznać moje zdanie na ten temat, to trzeba było mnie zapytać po prostu. Nie było okazji, bo pani nie była na komisji. A jeszcze raz powtarzam, w takim razie, pani przewodnicząca, tym sformułowaniem... Sposoby, pytanie, czy mogła pani zadzwonić do mnie, mogła pani w sposób zdalny, mogła pani na tej komisji powiedzieć, że pani ma pytanie do mnie. Zgłosiłabym się, mogła pani maila pisać. Są różne, naprawdę różne możliwości skontaktowania się ze mną. Ja nie jestem osobą, która jest niedostępna. Pani przewodnicząca, moje pierwsze pytanie na komisji było o panią właśnie. Czy pani jest obecna na komisji? To było moje pierwsze pytanie na komisji. Niestety, nie byłam na wszystkich komisjach obecna. W związku z tym, że pani odpowiada mi pani tak, a nie inaczej, to znaczy, że pani nie zna zasad pewnych. I jako przewodnicząca nie wie pani, co ma pani dalej z tym fantem zrobić. Jest to grubo nie w porządku. Ale z jakim fantem? Przepraszam, bo dyskusja już toczy się w takim kierunku, że ja nie bardzo rozumiem, o co pani chodzi. Czy ma pani jeszcze coś konkretnego, merytorycznego do dodania w tym temacie? Bo jeśli nie, to udzielam głosu panu Markowi Niście. Proszę, pan Marek Niście. Dzień dobry. Dziękuję za głos. Ja chciałem tylko przypomnieć wszystkim nam, radnym, już to, co stwierdził chyba NSA, tak? Naczelny Sąd Administracyjny w 2014 roku, że dieta stanowi rekompensatę za utracone przez radnego zarobki, a zatem nie jest świadczeniem pracowniczym. Wydaje mi się, że niektórzy o tym zapominają i próbują z diety radnego zrobić świadczenie pracownicze, czy też wynagrodzenie za pracę. No nie temu przyświeca ta idea i nie tak to powinno wyglądać. Dlatego przed głosowaniem warto się na tym, myślę, że zastanowić, żeby każdy to rozważył sam w sobie, bo uważam, że tak być nie powinno. Dobra, to dziękuję bardzo. To wszystko z mojej strony. Dziękuję. Nie widzę więcej dyskutantów, wobec tego przystępujemy do głosowania. Radni Agnieszka Eichenlaub. Za. Mariusz Błaszczuk. Za. Grażyna Furmanek. Za. Barbara Gola. Za. Krzysztof Hamerlik. Wstrzymuję się.
Ewelina Janeczek. Przeciw. Przemysław Kiliański. Wstrzymuję się. Elżbieta Kołodziej za. Mariusz Kołton. Za. Marcin Kucia. Za. Jolanta Łakomska. Przeciw. Jarosław Machura. Przeciw. Marek Miśta. Wstrzymuję się. Krystyna Rok. Przeciw. Tomasz Turek. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała numer 31 przez 316 przez 21 została podjęta 8 głosami. Kolejny projekt uchwały to jest zapisany pod w naszym porządku pod numerem 4G w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta Poręba. Projekt był omawiany na komisjach stałych Rady Miasta. Czy Wysoka Rada ma pytania do tego projektu uchwały? W związku z brakiem uwag przystępujemy do głosowania. Radni Agnieszka Eichenlaub. Za. Mariusz Błaszczuk. Za. Grażyna Furmanek. Za. Barbara Gola. Za. Krzysztof Hamerlik. Za. Ewelina Janeczek. Za. Przemysław Kiliański. Za. Elżbieta Kołodziej za. Mariusz Kołton. Za. Marcin Kucia. Za. Jolanta Łakomska. Za. Jarosław Machura. Za. Marek Miśta. Za. Krystyna Rok. Za. Tomasz Turek. Za. Uchwała numer 31 przez 317 przez 21 została podjęta 15 głosami. Kolejny projekt uchwały 4H w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy. Projekt był również omawiany na komisjach stałych Rady Miasta. Czy Wysoka Rada ma pytania do tego projektu uchwały? W związku z brakiem uwag przystępuję do głosowania. Przystępuję do głosowania i radni Agnieszka Eichenlaub. Za. Mariusz Błaszczuk. Za. Grażyna Furmanek. Za. Barbara Gola. Za. Nie słyszę, Barbara Gola. Za. Dziękuję. Krzysztof Hamerlik. Za. Ewelina Janeczek. Za. Przemysław Kiliański. Za. Elżbieta Kołodziej za. Mariusz Kołton. Za. Marcin Kucia. Za. Jolanta Łakomska. Za. Jarosław Machura. Za. Marek Miśta. Za. Krystyna Rok. Za. Tomasz Turek. Za. Stwierdzam, że uchwała numer 31 przez 318 przez 21 została podjęta 15 głosami.
projekt uchwały pod numerem 4i zapisany w naszym porządku, to jest w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy. Projekt był omawiany na komisjach stałych Rady Miasta. Czy Wysoka Rada ma pytania do tego projektu uchwały? W związku z brakiem uwag przystępuję do głosowania. Radni Agnieszka Eichenlaub. Za. Mariusz Błaszczuk. Za. Grażyna Furmanek. Za. Barbara Gola. Za. Krzysztof Hamedlik. Za. Ewelina Janeczek. Za. Przemysław Kiliański. Za. Elżbieta Kołodziej. Za. Mariusz Kołton. Za. Marcin Kucia. Za. Jolanta Łakomska. Za. Jarosław Machura. Za. Marek Miśta. Też za. Krystyna Rok. Za. Tomasz Turek. Za. Stwierdzam, że uchwała numer 31 przez 319 przez 21. Chwileczkę, bo czekam aż Krzysztof Amerlik musi potwierdzić, właśnie. Została przyjęta 15 głosami. Projekt uchwały zapisany pod numerem 4J w sprawie uchylenia uchwały numer 11 przez 119 przez 19 Rady Miasta Poręba z dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Ten projekt również był omawiany na komisjach stałych Rady Miasta. Czy Wysoka Rada ma pytania do projektu uchwały? W związku z brakiem uwag przystępujemy do głosowania. Radna Agnieszka Eichenlaub. Za. Mariusz Błaszczuk. Za. Grażyna Furmanek. Za. Barbara Gola. Za. Krzysztof Hamedlik. Za. Ewelina Janeczek. Za. Przemysław Kiliański. Za. Elżbieta Kołodziej. Za. Mariusz Kołton. Za. Marcin Kucia. Za. Jolanta Łakomska. Za. Jarosław Machura. Za. Marek Miśta. Za. Krystyna Rok. Za. Tomasz Turek. Za. Stwierdzam, że uchwała numer 31 przez 320 przez 21 została podjęta 15 głosami. Kolejny projekt uchwały to jest w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poręba. Ten projekt był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miasta. Czy Wysoka Rada ma pytania do tego projektu uchwały? Pani Przewodnicząca Machura? Tak, proszę. Bo już tyle razy ten temat był omawiany i na komisjach, i różnych spotkaniach. I my jako radni działając w imieniu i dla dobra gminy, ale przede wszystkim działamy w imieniu mieszkańców. A tutaj w tym studium w mniejszym, w większym stopniu została ta wolność ta mieszkańców pod względem dysponowania własnym terenem, własnymi działkami została w znaczący sposób ograniczona. I w związku z powyższym chciałbym się o zastanowienie się nad w ogóle tym studium, co nie działa w imieniu mieszkańców. Dziękuję. Ja udzielam głosu panu Kamilowi Kowalikowi, który chce zabrać
zająć stanowisko w tej sprawie poruszanej przez radnego Machurę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowny Panie Radny, mieliśmy okazję na ten temat długo i myślę wyczerpująco rozmawiać osobiście. Wytłumaczyłem Panu stanowisko, jak to wygląda ze strony gminy. No i myślę, że w tym zakresie już nic więcej nie jestem w stanie wyjaśnić i dopowiedzieć. Taka jest rola dokumentów planistycznych. To jest podstawowe zadanie gminy, żeby panować nad ładem urbanistyczno-architektonicznym w naszym mieście, aby nie dochodziło do sytuacji, o których też Panu wspominałem, że gdzieś w środku lasu nagle stawia nam się ogromny dom. Tyle, Szanowni Państwo, w kwestii tutaj do Pana Radnego. Dziękuję. Pan burmistrz chce zabrać głos. Szanowny Panie Radny, bardzo proszę, ja wiem, że to wywołuje w Panu emocje, bo jest Pan, reprezentuje Pan mieszkańców Niwek, których akurat ten fragment tego planu dotyczy, ale bardzo proszę trzymać nerwy na wodzy i liczyć się ze słowami, bo rzucanie na sesji miasta tego typu zwrotów, jak Pan używa, że ograniczamy, że ja ograniczam jakieś prawa obywatelskie czy prawa mieszkańców, to jest naprawdę zarzut ciężkiego kalibru. Ja w żadnej mierze nie zamierzam ograniczać praw mieszkańców. Pan wie dobrze, jak ja funkcjonuję od 7 lat, że jestem człowiekiem najbardziej chyba otwartym burmistrzem, który jak były tylko możliwości, nie było ograniczeń covidowych, spotykałem się z każdą częścią miasta, ze wszystkimi mieszkańcami, kto tylko tego chciał. A zatem nigdy proszę mi nie zarzucać, że ja czyjeś prawa ograniczam, a już na pewno nie mieszkańców Niwek. To po pierwsze. Po drugie, cała procedura opracowania tego dokumentu nastąpiła zgodnie z przepisami, z zachowaniem wszelkich terminów, z powiadamianiem mieszkańców. To tylko sytuacja nadzwyczajna, jaką jest COVID, powodowało, że trzeba było odstąpić od pewnych przyjętych form, na przykład konsultacji społecznych poprzez bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami, ale wszystkie terminy, wszystkie narzędzia, które miały być wykorzystane i mogły być wykorzystane przez mieszkańców, zostały ze strony gminy dopełnione. Proszę zatem, dzisiaj po raz ostatni użył Pan zwrotu, mam nadzieję, że czyjeś prawa zostały ograniczone. Nie, mieszkańcy Niwek mieli pełną swobodę we wpływaniu na kształt tego dokumentu, w zgłaszaniu swoich wniosków. I ja zamykam tą dyskusję na ten temat, żeby mieszkańcy też mieli jasny i czytelny obraz z mojej strony. Żeby nie było niedomówień później, chodzenia po wsi i gadania, że a burmistrz spyra, to nam zabronił czegoś. Nie. Niczego nie zabraniałem w tym momencie. Wszystko zostało dopełnione i w związku z powyższym temat tego dokumentu zamykamy. Zostało to przeprowadzone, bardzo długo to zresztą trwało, terminy się wydłużały w związku z COVID-em. Spełniliśmy wszystko, jako co należy do Urzędu Miasta wobec mieszkańców, żeby było wszystko uczciwie, transparentnie, sprawiedliwie i na tym zakończyliśmy to. Panie Radny, tu już proszę nie ronić łez, że coś się zadziało niesprawiedliwie i teraz będziemy coś zmieniać. Nie, nie będziemy niczego zmieniać. 2 lata pracy, nie po to, żeśmy pracowali, żeby teraz zepchnąć ze stołu jednym ruchem ręki i trwonić kolejne miesiące na odtwarzanie czegoś, co już zostało zrobione. Myślę, że powiedziałem wszystko na ten temat. Sytuacja jest jasna i czytelna. Dziękuję. Bardzo dziękujemy do płotu. Udzielam głosu Przemysławowi Kiliańskiemu. Pani Przewodnicząca, czy mogę jeszcze tutaj dopełnić odpowiedź Pana Burmistrza? No dobrze, proszę. Dziękuję bardzo. Panie Radny Machura, jest jeszcze jedna możliwość. To nie jest tak, że stworzyliśmy dokument, który jest zamknięty i jakby nie ma możliwości z tym nic robić. Zawsze można zrobić po upływie jakiegoś okresu czasu, typu 2, 3, 4, 5 lat,
aktualizację studium, bo to nie jest tak, że zamknęliśmy się na dzisiaj i to jest koniec, wszystko i nic więcej się nie da zrobić. Wiadomo, że w miarę upływu czasu zmieniają się warunki, zmieniają się potrzeby, czy to mieszkańców, czy to przedsiębiorców, czy ogólny trend krajowy, europejski i będziemy na pewno dopełniać takich formalności, czy będziemy aktualizować w miarę istniejących potrzeb w perspektywie X lat. Także tyle tutaj mogę jeszcze dopowiedzieć. Dziękuję. Teraz udzielam głosu Przemysławowi Pijańskiemu. Dziękuję Pani Przewodnicząca. W sumie to już mogę zrezygnować, bo chciałem dokładnie powiedzieć to samo, co powiedział Pan Kamil. Jak i też to, że studium, co należy też pamiętać, nie jest aktem prawa miejscowego i na jego podstawie i tak nie można wydawać decyzji administracyjnych. To nie jest plan zagospodarowania przestrzeni. To jest studium, które wiadomo każdy musi mieć i tak jak Pan Kamil powiedział, trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest tylko i wyłącznie plan. W jakiś tam sposób uporządkowanie urbanistyczne, jeżeli chodzi o gminę, natomiast nie jest on aktem prawa miejscowego. Nie stanowi naszego prawa. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie tego projektu uchwały? W związku z brakiem uwag. Moment, bo coś jeszcze mi się coś wyświetla. Nie mam. W związku z brakiem uwag przystępujemy do głosowania. Radni Agnieszka Eichenlaub. Za. Mariusz Błaszczuk. Za. Grażyna Furmanek. Za. Barbara Gola. Za. Krzysztof Hammerlik. Za. Ewelina Janeczek. Przeciw. Przemysław Kiliański. Za. Elżbieta Kołodziej. Za. Mariusz Kołton. Za. Marcin Kucia. Za. Jolanta Łakomska. Przeciw. Jarosław Machura. Przeciw. Marek Miśta. Za. Krystyna Rok. Przeciw. Tomasz Turek. Za. Jeszcze Krzysztof Hammerlik nie zagłosował w formie elektronicznej. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała nr 31 przez 321 przez 21 została podjęta 11 głosami. Kolejny projekt uchwały 4L w naszym porządku to jest w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji miasta Poręba 2020. Aktualizacja na lata 2021-2023. Ten projekt również był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta. Czy są pytania do tego projektu uchwały? Jolanta Łakomska, proszę. Ja chciałam zapytać, dlaczego nie mamy protokołu z tej wspólnej komisji? Spotkanie nie było protokołowane, ponieważ też nie był opiniowany ten projekt uchwały. To było traktowane jako spotkanie, na której przekazano informacje. Jeśli chodzi o jakieś prawne uwarunkowania, proszę pana mecenasa Szachnitowskiego o wnikliwe wyjaśnienie tej sytuacji, pani radny. Proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowna pani radna, wracając jeszcze raz do tematu wspólnych posiedzeń komisji. Jeśli chodzi wprost o te rozstrzygnięcia, które wcześniej jedynie wskazałem jako właściwe organy, to znaczy nadzór prawny Wojewody Śląskiego, WSA w Gliwicach, teraz dowołam WSA w Krakowie, WSA w Warszawie. Szanowni państwo radni, docelowo ustawa o samorządzie gminnym nie przewiduje możliwości prowadzenia wspólnych komisji, wspólnej komisji Rady Miasta.
posiedzenie takie tak naprawdę stanowi zlepek posiedzeń poszczególnych komisji i każda z komisji jest bardzo ważna, aby w razie takiego posiedzenia tak naprawdę stworzyła swój protokół i indywidualnie głosowała na własne rozstrzygnięcia. Tak naprawdę nie ma możliwości, aby podjąć jedną wspólną decyzję, ponieważ takie działania z łatwością byłyby zakwestionowane właśnie czy to przez nadzór, czy finalnie przez sąd administracyjny. Organy te nie dopuszczają do tego, aby wspólna komisja wytworzyła własny jeden protokół, bo tak naprawdę tworzy to twór, który nie powinien istnieć. Więc tutaj nie ma możliwości, aby z potencjalnego spotkania radnych, czy to wspólnego posiedzenia komisji, w jakiejkolwiek gminie powstał ten jeden wspólny protokół. Jest to, tak jak mówię, działanie oceniane bardzo nieprawidłowo. I w tym celu no, warto rzucić okiem, w razie czego ja dysponuję odpowiednimi źródłami. Jest to między innymi wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 2016 roku, z tego samego też roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, bodajże 2 lata wcześniej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Dysponujemy również rozstrzygnięciami nadzorczymi Wojewody Śląskiego, w przypadkach, w których określone gminy próbowały zmieniać swój statut oraz wprowadzać zapisy, iż posiedzenia mogą odbywać się wspólnie, przewodniczy im jedynie przewodniczący rady i wytwarzają własny indywidualny protokół. Zapisy takie były kwestionowane i wprost była stwierdzana ich nieważność. Stąd rozwiązanie, w którym nawet jeżeli Państwo spotkaliście się i brakowałoby protokołu z takiego spotkania, to ja to oceniam jako rozwiązanie bardzo pozytywne. Działanie inne należałoby ocenić jako działanie niebezpieczne, bo tak jak mówię, mówilibyśmy o tworze, który tak naprawdę nie istnieje, nie powinien istnieć, nie ma on podstawy prawnej. Dziękuję bardzo. Ale w związku z tym, co powiedziała przewodnicząca i tutaj ma rację, popieram, że faktycznie nie procedowaliśmy żadnych uchwał, więc można to uznać za spotkanie, a nie komisje wspólne. I z takiego spotkania oczekiwałabym również takiego zapisu, co było mówione, te najważniejsze rzeczy, żeby jednak były zapisane. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie tego projektu uchwały? W związku z brakiem uwag przystępujemy do głosowania. Radni Agnieszka Eichenlaub. Za. Mariusz Błaszczuk. Za. Grażyna Furmanek. Za. Barbara Gola. Za. Krzysztof Hamerlik. Za. Ewelina Janeczek. Przeciw. Przemysław Kiliański. Za. Elżbieta Kołodziej. Za. Mariusz Kołton. Za. Marcin Kucia. Za. Jolanta Łakomska. Przeciw. Jarosław Machura. Wstrzymuje się. Marek Miśta. Za. Krystyna Rok. Wstrzymuje się. Tomasz Turek. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała numer 31 przez 322 przez 21 została podjęta 11 głosami. Kolejny projekt uchwały 4M w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekt uchwały był omawiany na komisjach stałych Rady Miasta. Czy Wysoka Rada ma pytania bądź jakieś uwagi do tego projektu uchwały? Dziękuję. W związku z brakiem uwag przystępujemy do głosowania. Radni Agnieszka Eichenlaub. Za. Mariusz Błaszczuk. Za.
Grażyna Furmanek. Za. Barbara Gola. Za. Krzysztof Hamerlik. Za. Ewelina Janeczek. Za. Przemysław Kiliański. Za. Elżbieta Kołodziej. Za. Mariusz Kołton. Za. Marcin Kucia. Za. Jolanta Łakomska. Za. Jarosław Machura. Za. Marek Miśta. Za. Krystyna Rok. Za. Tomasz Turek. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała numer 31 przez 323 przez 21 została podjęta 15 głosami. Kolejny projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Nowe Spektrum dnia 10 września 2021 roku. Ten projekt wraz ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji był przesłany radnym drogą elektroniczną przed sesją w dniu 25 listopada bieżącego roku. Czy Wysoka Rada ma pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Radni Agnieszka Eichenlaub. Za. Mariusz Błaszczuk. Za. Grażyna Furmanek. Za. Barbara Gola. Za. Krzysztof Hamerlik. Za. Ewelina Janeczek. Za. Przemysław Kiliański. Za. Elżbieta Kołodziej. Za. Mariusz Kołton. Za. Marcin Kucia. Za. Jolanta Łakomska. Za. Jarosław Machura. Za. Marek Miśta. Za. Krystyna Rok. Za. Tomasz Turek. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała numer... Jeszcze chwileczkę. Kiliański Przemysław. Proszę zagłosować w systemie sesja. Pani przewodnicząca, bo mam problem z aplikacją, resetuję właśnie. To chwileczkę poczekamy. Się wyłącza. Nie. Pani przewodnicząca, zawiesiła mi się ta aplikacja i przez przypadek zagłosowałem inaczej w aplikacji niż słownie. Proszę o powtórzenie. W związku z tym głosujemy jeszcze raz. Agnieszka Eichenlaub. Za. Mariusz Błaszczuk. Za. Grażyna Furmanek. Za. Barbara Gola. Za. Krzysztof Hamerlik. Za. Ewelina Janeczek. Za. Przemysław Kiliański. Za. Elżbieta Kołodziej. Za. Mariusz Kołton. Za. Marcin Kucia. Za. Jolanta Łakomska. Za. Jarosław Machura. Za. Marek Miśta. Za. Krystyna Rok. Krystyna Rok, nie słyszę.
Krystyna Rok. Przepraszam, straciłam zasięg na chwileczkę. Proszę, proszę wypowiedzieć swoje stanowisko. Ale pani Krystyno, proszę, proszę powiedzieć, jak pani głosuje. Ponieważ nie słyszałam pani. Krystyna Rok, czy mamy... Czy mnie słychać? O, teraz tak. To proszę wypowiedzieć, jak pani głosuje. Czy słyszy nas pani? Przepraszam najmocniej, ale ja nic nie słyszę. No my panią słyszymy. Czy teraz mnie słychać? Tak, teraz tak. Teraz tak. Dziękuję. Jak pani głosuje? Za. Dziękuję. Tomasz Turek. Za. Dziękuję. Czy wszyscy zagłosowali? Tak, Agnieszka. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała numer 31 przez 324 przez 21 została podjęta 15 głosami. Szanowni radni, ogłaszam 5 minut przerwy. Szanowni radni, podejmujemy kontynuację sesji. Proszę o potwierdzenie swojej obecności. Naciśnięcie kworum i potwierdzenie obecności. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały pod numerem 4O w naszym porządku obrad. To jest w sprawie zmian w budżecie miasta Poręba na 2021 rok. Ten temat był omawiany przez skarbnika miasta na posiedzeniach komisji stałych. Natomiast projekt uchwały był przesłany radnym drogą elektroniczną przed sesją w dniu 25 listopada bieżącego roku. Czy są pytania do pani skarbnik w tym temacie? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Radni Agnieszka Eichenlaug. Za. Mariusz Błaszczuk. Za. Grażyna Furmanek. Za. Barbara Gola. Za. Krzysztof Hamerlik. Za. Ewelina Janeczek. Przeciw. Przemysław Kiliański. Za. Elżbieta Kołodziej. Za. Mariusz Kołton. Za. Marcin Kucia. Za. Jolanta Łakomska. Przeciw. Pani przewodnicząca, głosujemy za uchwałą, której nie mamy tutaj wyszczególnionej. Nie mamy tego w porządku obrad. Ta uchwała była przesłana radnym drogą elektroniczną. Czy pani nie otrzymała? Uchwałę na maila, tak, ale tutaj w porządku. Zaraz. Trzeba sobie wyjść i wejść, wtedy się aktualizuje ten porządek.
Chcesz początek, tak. Będzie na samym końcu, tak? Przy odświeżeniu. Jest, dziękuję bardzo. Więc wszystko w porządku, tak? Tak, dziękuję. Jarosław Machura. Za. Marek Miśta. Za. Krystyna Rok. Przeciw. Tomasz Turek. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała numer 31 przez 325 przez 21 została podjęta 12 głosami. I kolejny projekt uchwały 4P w naszym porządku obrad w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Poręba na lata 2021-31. Ten temat był omawiany również przez panią skarbnik miasta na posiedzeniach komisji stałych. Projekt uchwały był natomiast przesłany radnym drogą elektroniczną w dniu 25 listopada bieżącego roku. Czy są pytania do tego projektu uchwały? Nie ma. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Radni Agnieszka Eichenlau. Za. Mariusz Błaszczuk. Za. Grażyna Furmanek. Za. Barbara Gola. Za. Krzysztof Hamerlik. Za. Ewelina Janeczek. Przeciw. Przemysław Kiliański. Za. Elżbieta Kołodziej, za. Mariusz Kołton. Za. Marcin Kucia. Za. Jolanta Łakomska. Przeciw. Jarosław Machura. Za. Marek Miśta. Za. Krystyna Rok. Tomasz Turek. Za. Stwierdzam, że uchwała numer 31 przez 326 przez 21 została podjęta 12 głosami. Zamykam punkt 4 i przystępujemy do realizacji punktu 5 porządku obrad. To jest punkt interpelacji i zapytania. Zgodnie z listą zgłaszających się mówców proszę o zabranie głosu radnego Jarosława Machury. Dziękuję. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, szanowni państwo. Pierwsza, w imieniu mieszkańców zwracam się z zapytaniem, kiedy nastąpi uzupełnienie nawierzchni drogowej przez MP WIG uszkodzonej w wyniku naprawy sieci wodociągowej Gniwka. Awarie były robione przez cały rok i to nie zostały to nawierzchnie uzupełnione masą bitumiczną. To jest pierwsze. I drugie, w związku z licznymi zapytaniami mieszkańców zwracam się o udzielenie odpowiedzi, czy Urząd Miasta prowadzi lub zamierza doprowadzić do unormowania sytuacji prawnej odnośnie wspólnoty leśnej Borki. Dziękuję. Proszę, udzielam głosu radnemu Mariuszowi Kołtonowi. Dziękuję. Panie burmistrzu, pani przewodnicząca, wysoka rado. Chciałbym zgłosić interpelację w sprawie wycięcia gałęzi drzew przy ulicy Przyszłości. W związku z dużą ilością suchych gałęzi drzew, które zagrażają bezpieczeństwu, mieszkańcom wnioskuję ich usunięcie. Chodzi mi tutaj głównie o to przy wjeździe na ulicę Przyszłości,
No, przed tym progiem zwalniającym mamy drzewa po prawej, po lewej stronie, po prostu te gałęzie wiszą nad drogą, jest, tych gałęzi jest dużo, po prostu jakby można przerzedzić, bo tak jak mówię, ograniczają raz, że widoczność, a dwa po prostu mogą, no, grożą niebezpieczeństwem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę więcej mówców. Wobec tego ja tylko przypominam radnym o przekazaniu interpelacji drogą elektroniczną na adres mailowy Biura Rady Miasta, a wersję papierową należy wrzucić do skrzynki na korespondencję w siedzibie Urzędu Miasta Poręba. Zamykam ten punkt obrad i przechodzę do realizacji punktu szóstego. To jest punkt szósty, sprawy różne. Przeczytam Państwu korespondencję, jaka wpłynęła w dniu 26 października bieżącego roku. Wpłynął z Urzędu Miasta Poręba raport o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Poręba w roku szkolnym 2020-2021. W dniu 16 listopada bieżącego roku wpłynęła skarga na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie i w dniu 22 listopada bieżącego roku wpłynęło pismo od ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie stanowiska dotyczącego wyjaśnienia pojęcia maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w artykule 37 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych. Jeśli chodzi o posiedzenia poszczególnych komisji, to przedstawia się to następująco. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska, termin zaplanowany 13 grudnia bieżącego roku o godzinie 8. Komisja Rewizyjna 13 grudnia o godzinie 13.30. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 14 grudnia o godzinie 9. I Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej również o godzinie 13. Sesja Rady Miasta odbędzie się 20 grudnia bieżącego roku o godzinie 9. Tryb obradowania. Czy są jakieś sprawy, radni mają jakieś sprawy w tym punkcie o naszych obrad? Tak, proszę o udzielam głosu Ewelinie Janeczyk. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, radni, mieszkańcy Poręby, z tego miejsca chciałabym w imieniu naszego klubu Radni Niezależni podziękować i pogratulować postawy panu Patrykowi Pilc, strażakowi z Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwkach, który będąc świadkiem wypadku w Czechach udzielił pomocy poszkodowanym, a dwuletniemu dziecku prowadził resuscytację do czasu przyjazdu służb ratowniczych. Panie Patryku, dziękujemy i gratulujemy postawy. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z radnych chce zabrać głos? Dziękuję. W związku z wyczerpaniem się spraw różnych zamykam ten punkt obrad i przystępuję do punktu ostatniego, jakim jest punkt siódmy, czyli zamknięcie obrad sesji. Zamykam obrady 31. sesji Rady Miasta Poręba 8. kadencji. Dziękuję Wysokiej Radzie za uczestniczenie w tych obradach. Wszystkim pozostałym Państwu za obecność i uwagę. Ja również dziękuję bardzo za dzisiejsze obrady. Chciałbym na koniec tylko powiedzieć, że wrócić do sprawy mojego wynagrodzenia. Tylko jedno zdanie powiem, że traktuję to jako po raz pierwszy od 7 lat Rada miała możliwość oceny mojej pracy. A zatem dziękuję za tą ocenę pracy i zobowiązuję się do tego, że będę się starał, aby przekonać tych radnych, którzy nie uważali, żeby maksymalnie była podniesiona stawka mojego wynagrodzenia. Po prostu swoją pracą udowodnię, że faktycznie zasługuję na to. W takiej sytuacji liczą się tylko fakty. Nie ma tutaj co wiele mówić i obiecywać. Liczy się tylko stan kasy miasta, zaangażowanie w inwestycje, nadwyżka budżetowa. Suche fakty świadczą o włodarzu. Dziękuję.
Ja również dziękuję panu burmistrzowi za tą wypowiedź ponadnormatywną już po zakończeniu sesji. No, niemniej jeszcze raz zakończam sesję. Dziękuję wszystkim państwu za... Ja mam pytanie, przepraszam.